Hej, cześć, Janko, witajcie, ja jestem Lufty, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 15. Dzisiaj jest ze mną nowy gracz naszego teamu, czyli Nikodem. Cześć, witam was. Johnny Junior. Siemano. I Johnny Bambino. Jest. Który coś tam sobie robi. PS. Każdy wie, że ty to ty, nie musisz się przedstawiać. No, nie wszyscy wiedzą. Ty, no, czekaj, na następnym odcinku. I które pole Lufty? Pole numer 9, 6. Przypadek? 3, 9. Nie, dobra, nie losu. Polecę na to 6. Boże, kochane, to do niedzieli będę kładł. Mówiłem. No ile to jest? 14 ton. Zrobimy to szybciej. Dario, ja Mario, pokus, pokus. Chciałem być mądrzejszy niż ładniejszy, a to wyszło jak... Zawsze. Mądrzejszy jesteś, ładniejszy już nie bardzo. No, niestety, no co zrobić? No to takie życie. Są takie przypadki. Są i takie dni, no. No. Co nie zrobisz? Podjechać? Co zrobisz? Ale ja. Napęd załącz. No weź sobie tak. Też ramię wysuń, będzie ci łatwiej. Właśnie wiem, nawet nie będę chyba wierzył. O Jezu, nie w tę stronę. Nigdy nie lubię takim czymś jeździć. Nie wiem czego. Widzisz, prezes Szymuś uciekł i tak byś miał, wiesz, operatora. No, koparki ręcznej. Przedsiębiernej zasień rzutnej, oburęcznej. Dokładnie. Lufty, ale powiem ci, słabo sypie. Mówisz? Ile masz, mały Johnny? 62%. Chłopcze, obornika nam zabraknie. I tak, jak widzicie, dokonaliśmy nowego zakupu John Deere. Nie wiem, jaki to jest John Deere. 85-30. 85-30, dokładnie. I 350 koni. No, właśnie. I rozrzutnik ursusowski, oryginalny. Też jest razem z nami. Może Nikodem opowiedz coś o sobie, o swoim kanale, tam będzie mieć też link do kanału, czy to nie kanał, nie wiem jak to tam nazywasz. Odjeżdżaj. Można to nazwać kanałem, jak to tam kto uważa. Okay. No i co? Swoją to żeś trafił przygodę teraz. Zacząłem mniej więcej od pół roku już, ale na razie staram się jakoś połączyć, bo jestem szóstoklasistą, teraz wiesz, te badania do gimnazjum i tak dalej, nie mam zbytnio czasu, no ja się staram jakoś to zrobić, no kanał się powoli rozwija, 40 subskrypcji, zawsze coś. No to najważniejsze, początki są trudne, no ja wiem, no, po dokładnie. Sobie. Nie, to gdyby nie Allok, to w ogóle bym miał 20 subskrypcji. Nie no, ale no może też, no nie przesadzajmy, no ale to już duża sługa Alloka jednak, no mimo wszystko. No wiesz, ja tam się też wkręciłem do Titusa, już jak była jeszcze 13. I tam się powoli zaczęło. A, rozumiem. Dobra, ja na polu już ruszam. Spoko. No to widzicie, młody, ambitny człowiek. Przede wszystkim szóstoklasista, niedawno pisał testy. No, niestety, ale... Gimbazja też pisała ostatnio. Najgorszy etap w życiu przed tobą. No gimbazja. Nawet mi nie mów. A potem jeszcze gorsze, czyli matura. Bo cały matura? Czas sobie mówi, że wiesz, uczył się do matury. A bo co potem z tego wyjdzie, w ogóle nie będziesz się uczył. Czy ktoś widział moją 16? Ja ci przecież odstawiłem, tam koło tego stoi. Koło owiec. Z rozsiewaczem. Nie odpinałem ci. I dlatego. A co? Że się stęskniłeś? Myślałeś, że ci ukradli? Nie wymierzyłem? Wymierzyłem chyba. Leciowornik. Pięknie. Ile procent? Aha, dobra, już wiem gdzie jest. Nikodem, ile masz procent? 83. A to jeszcze jedna łycha.
równie dobrze nie musiałoby to być to do podjeżdżania. No, to jest zrobione. O, nie sypie chyba. Sypie? Nie, nie. O, teraz dopiero. Kuźwa, ale ja pół ją wysypał. No, 2% wleciały. Zachęcam. Rozrzutny. Co zrobisz, no? Mam za duże wysięgi, dlatego. Muszę to zaprzekrócić. Okruzus szasta pieniędzmi, a on obornikiem. Z daleko, że się podjechał. To jest dlatego. Ten brat ZUS-u. O, teraz. Okej. Okay. Dobra, 100%. Dobra, u mnie aby zostało jeszcze 10%, więc... No, dużo się tam rozrzucił? Ci powiem, że całe kółko i jadę teraz drugi pasek. Drugi przejazd, a nie pasek. Pasku ty. Wincenty Kadłubek pasek, kurde. Kazimierz przerwa Tietmajer. No, Kazimierz przerwa Tietmajer. Ładnie. Dobra, 0%. Andrzej Schabowski. Andrzej dziki schab. Ja aż to spojrzę, ile tam. Jezu, myślałem, że to nie to pole. A się przestraszyłem. No już nie, jeden dobra. Taki fail był. No. Zaoraliśmy na poprzednim odcinku pole, które było zasiane. Bo ktoś przez przypadek rozrzucił tam gnojowicę, żeby lepiej rosła. Nie ktoś przez przypadek, tylko ktoś tam celowo to rozlał. No ale że wyszło jak wyszło. To zrobić. Nagrodę Lufti kupił mi header. Dokładnie. Nagrodę ja musiałem kupić header. Na straty moralno-stresowo, neurologo... Urodzinowe, życiowe i w ogóle. I właśnie. Jak takie ma... czasy. No. Jak żyć? No, panie jak żyć, panie prezydencie, jak żyć? Jak żyć w tych czasach? W którym zaczęliśmy? Nie wiem, w którym zaczęliśmy. Dobra, Lufti, możesz pomału iść, bo ja już jestem tutaj na gospodarstwie. Ja jestem w tym, w ładowaczu. Aha. No i najwyżej, że potem się trochę tej gnojowicy, co tam zostało, też trzeba będzie wywieźć tę jedną beczkę, ktoś najwyżej, jedną, że ja się zajmę. Dwie albo trzy beczki tam będziesz miał. Tak. No tu i na dawaj. To pole poszły trzy beczki. Dobra. Ja resztę tam... Syknia. Gdzieś ten... Słyszeliście ten suchar o cyganie i rowerze? Tak. Czemu nie potrącisz cygana na rowerze? No, no. Bo rower może być twój. A kto wymyślił triatlon? Nie wiem, murzyni. Cygan. Czego? Jak narty ukradł? Biegiem na basen, na basenie popływać i z basenu na rowerku. Można. Okay. Można? Ale... Można. Coś tego obornika mało tu jest. Houston, mamy problem. Jaki? Zakopał się. Ale sami zlagowało. No, Houston, mamy jeszcze gorszy problem, bo gnoju nam zabrakło. Coraz większy problem niż lag. Nie, ja powinienem tutaj rozrzucić. Chodź na styk. No tak, więc jednym słowem to już jest obornik się skończył. Jednym słowem ja w ogóle nie mogę ruszyć. No to nie. Chiński internet wymyślił, to masz teraz. Tak chciało się, LTE. Ej, nie, to zaraz ci kiknę. Najwyżej bije jeszcze raz. Albo cięcie byś zrobił. No nie, ale wiem. Cię... Gdzie ty jesteś? W tym samym miejscu stoję. Tak, ja to nie widzę cię, żebyś w traktorze był. Jak ja jestem w traktorze? No chyba nie. Znaczy, już ci wywaliło grę. No nie mogę w traktorze. Czekaj. Bo ja z rozrzutnikiem jadę. Nie no, jeszcze na mapie widnieje, że jest. Tak? Aha, w sieczkarni jestem. No spoko. Ale ruszasz się. No już trawę się puścił lak. No dobra, to możesz wziąć sobie pumę, odczepić te wszystko. Wszystko i wziąć beczkę. Dobra. I też rozlać gnojowicę, to już rozlejesz gnojowicę na pole numer 8. A ja godzinę po grillu, pierwszym grillu w tym sezonie. Dopiero? Ja dopiero 30 będę miał pierwszy grill w tym sezonie. Fajny ten John Deere, ale zapierdziela. Podjechać tam jeszcze do ciebie z obornikiem? Lefty, najlepsza rzecz, jaka mi przyszła na magazyn? Mhm. Grille jednorazowe. O chłopie, co to jest w ogóle te grille?
No to jest taka tacka z nóżkami, już jest z węglem załadowane, tylko wiesz, rozpalić i zostawić, nie? Spoko. Jak się spali, wypali, wyrzucasz całość. Tyle to widzieli. Dobra. Nawet prawe. Nie takie drogie, a fajne. A jak życie ułatwia. Na pewno. Dla studenta to jak znalazł. No. Dobra, teraz beczkę szukam. Beczkę masz koło tej. A, pod wiatą, gdzie stoi sieczkarnia. Właśnie, dokładnie. Wiem, bo sam odstawiałem. I ósemkę tu rozlewaj, a... Mamy tą z Ikodemem chyba. Nie wiem, czy będziemy agregatować, czy... A może się burekami byśmy zajęli? Możliwe, że nawet mi trochę obornika zostanie. A to od razu tutaj dawaj na ten, na ósemkę. Lofty, jak coś, to tam potem mogę wam dojechać do pomocy. Dobra, to do buraku... Znaczy do buraki zajmiemy się, no nie? No to do odwózki, bo tam tego trochę będzie. A to jeden kombajn mamy, to wiesz. No, ale wiesz, do odwozu. A no będziesz tak. To sypał gdzieś na pryzmę? No na pryzmę w tym, w szopie. Tam gdzie wióry były. Ja najwyżej bym wziął tą nową przyczepę. No. Tego z Trumana czy Saturmana, jakoś tak. No. No zwał no. Jak zwał, no. No, można tak zrobić. Dobra, mam napełnioną beczkę, lecę na pole. Dobra, to jedź od tej zewnętrznej strony, bo ja tutaj od drogi to ja rozrzucam. Dobra. Jadę w twoją stronę, to nie wiem, czy tam moglibyśmy się nie spotkać, wiesz. Ale autorowi mapy muszę pogratulować tekstury koszonej kukurydzy. No to w oryginalnej to jest. A ja obornik nie gratuluję, bo obornik wygląda trochę tak za gęsto. Jak kupa. No, to jest pewnie z LS-a 13. Tak, dokładnie. I ty masz coś tam jeszcze, Nikodem, to też tu dożyć na ósemkę. No, 25%. To leżyś tu. Ja tutaj jest mody gnojowicy. Jest. Jak coś, to rozrzutnik schowaj tutaj. Dobra, znaczy... Nikodem, Johnny, cofnij się. Wiesz, gdzie stał Nikodem ten rozrzutnik, wiesz. Wiecie co, jeszcze? Mogę was na chwilę przeprosić? Dosłownie tak, chwilę. Tak, nie ma problemu, spoko. Spoko, my nie bijemy. Lufti? No? Cału nie ma, dupy nie urywa, staniki nie latają. Z tej kukurydzy? Mhm. No, dopiero drugi zbiornik. No, panie. To nie jest tak jak na warmińskiej wsi, coś ty tam nawalił. Nie warmińskiej, tylko na tym. Na lubelskiej. No. To by ona. Ja jadę już od razu kombajn do braku wezmę. Coś ty tam nawalił pod tą kukurydzę, to ja nie mam pojęcia. A nie, bo rozsiewałem i gnojowica była chyba i ten. No tu też jest gnojowica zaorana. Nawozy posiane. Chyba, że jeszcze gnój był normalnie. Nie, gnój to był, ale bez... Znaczy, nie wiem, czy gnój z gnojowicą nie był przypadkiem jeszcze tam. Może mapa miała powiększone plony. No to prawdopodobnie też mogę tak mieć. Bo ja u siebie na Gorzkowej też przez po prostu przerabiałem i pisałem po prostu do niej większe plony. Na tej mapie. Tam zamiast powiedzmy z 1 hektara byś zebrał ile tam? 4 tony, to ja zbiorę 30 ton. Znaczy to zależy od tych. Ja to sobie na przykład dopisałem, żeby to lepiej, lepsze plony. Trochę miałem z tym roboty, ale jakoś to poszło. Pozdrawiamy autora Gorzkowej. Gorzkowa to najlepsza mapa. Myślałem, że z tymi burakami będzie co w ogóle, to 5% dopiero, no nie, no, trochę więcej. No jak coś, to ci tam mogę, wiesz, do skoku odwozić. No, zaraz zobaczymy, no myślę, że chłopaki to się wyrobią. Mi trzeba jednego tylko chyba. Dobra, z drugi beczkowo, ja teraz ten kończę beczkowóz i lecę po kolejny. Spoko. No ja jestem w połowie, drugi zbiornik mam. Świetny jest ten John Deere. John Deere mi się masakrycznie podoba. Tata oglądał na telewizorze żużel, bo ten przez komputer musiałem mu podłączyć, nie, na HDMI kabel, bo tak durnowato zrobili, że zrobili na TVP Warszawa regionalny, nie? Uuu, a kto jeździł? Kto jeździł? Kurde, mistrzostwa nie. Jakiś nowy teraz, nowy jest sezon
Znaczy nowy typ żużla. Rozgrywek. No. Przez środek zrobię takie przejazdy chyba. No przez środek sobie zrób przekop. Tak, bo ja będę sobie od środka będę, wiesz, rozjeżdżał. Od środek zewnątrz, nie? Żeby, wiesz, miałeś... Znaczy nie, będę, wiesz, ze środka rozjeżdżał wszystko. No, w środek przejedziesz i po zewnętrznej i tak sobie będziesz dobierał. Tak. Tylko tak to zrób, żeby, wiesz, wysypywanie było na zewnątrz, a nie do pola. No co ty? Bo znam takich, co, wiesz, za odwrót ja, bo w Anglii to pojadą. Też znam takich gigantów. A potem, jak tu nawrócić? Dalej Lufti tam to rozwozić? Tak, no widzę cały czas rozwoź. Spoko. A Nikodem weźmie najwyżej ten przyczepę, jakby nie mógł. Spoko. Korsetto najlepiej weź. No najlepiej korsetto i zmienisz tylko te. Żeby nie było tych nadstawek, bo będzie za dużo. Wtedy. Ale świetny ten mod zrobili, że automatycznie obcina te. Pławiacz. No to jest lepsze, dużo. O, pełny jestem już. Oho. To chwila, bo... Chyba nie masz tam, jakąś przyczepę, czy nie? Nie, właśnie co nie przywiozłem. Zaraz wezmę może. To ja... Nie, bo ciemnika nie ma. Ja już jadę to na gospodarkę. U mnie stoi 16 wolna. Teraz, zobaczymy. Ale ktoś tu brechtownie podpiął do tego. Do, jak to się nazywa? Do... To jest z przodu obciążnik. Do obciążnika ten ktoś podpiął. Co to jest? Ten. Gaśnice. Gaśnice, no. No to takich jest więcej. To może wezmę pumę do tej korsetto. Znaczy ja już jestem na farmie, ja już mogę podpinać. To najwyżej bierz tą korsetto. A korsetto gdzie jest? O tutaj. O tutaj jest. To jest taki morski kolor. No. Tylko te nadstawki będziesz musiał zdjąć. Próbuj na razie z nadstawkami, nie? Może akurat wejdzie. A, no i z nadstawkami. Ale to chyba tylko korsetto będzie mogło tu być. Tak mi się wydaje. Bo i tak trzeba tam tyłem wjeżdżać do tego, do wysypywania. Taki morski kolor. No to turkusowy. Turkusowy, dokładnie. Jak ci idzie cognę. A dobrze, ci idzie, widzę cognę, widzę. Jeszcze raz podejdę może tam. Przymierzamy cały świat, przymierzamy wszechświat. Czekaj, John Deere miał od pasażera? O tutaj, o, chodź. Nikodem. No, żadę. Kto, co miał? John Deere? No, od pasażera ten mój, co ja nie mierzę, czy nie? Teraz nie pamiętam. Nie ma. Aha, tak. Nie, to bizony miały. Tak, to bizony tylko miał. A ty jeszcze kosisz? No ja jeszcze koszę, no. O, panie. To ty na mnie spojrzałeś. O, panie. Słabo ci sypie. Przyczepa pełna, słabo sypie. No słabo, bo przyczepa ma 27 ton. 3 zbiorniki. No właśnie. To co masz z takiego kawałka? To na tej lubelskiej było dużo więcej. No da, ja się potepam tu po wszystkim. Ja jestem w czym jestem, nie w tym. O, dobra. Dawaj, panie. Może nazbieram te 29 ton. No możliwe. A cię wątpię. Uwaga, lag mnie złapał. Dobra, to stój. A, dobra. Nie, dobra, spoko. Puściło. Jest? Nie, zaraz sobie podjadziesz. Nie, bo to nie, że lag przez internet, nie, tylko jak mówiłem, przez tą kartę graficzną. Aha, rozumiem. Może cię procesor też blokować, wiesz? Możliwe. Sam wiem, jak to jest na APU A6 6400K. Dobra. Aha. Poszło. Dlatego muszę zrobić upgrade konstrukcji. Ja też muszę zrobić upgrade. Sprzedam mi piątkę, kupię 7. Lepiej byś zrobił, gdybyś, wiesz, poskładał drugiego kompa do samego renderu.
Nie, to akurat mi się nie opłaca, wiesz. Chyba, że wiesz, byś kombinował już nad kompem 2 w 1. Ale to jest bardzo drogi wydatek. Nie da rady mi. Nie opłaca mi się. Dopóki ja nie będę zarabiał z YouTube'a, to... Nie mam szans, żeby w ogóle cokolwiek kupić takiego. Nie, no bo dopóki nie będę miał okazji, no nie oczekuję mi się teraz poważniejszą wydatki niż pompowanie w kompa, ale no... Może jakieś streamy, coś się uda, może no zobaczymy, jakby coś się udało tam zebrać, jakieś groszowe sprawy, to by zawsze dobrze było, bo na przykład dajmy na to, więc się ramu dokupić jeszcze tutaj. No, wtedy i piątkę bym wymienił na i7 z tym. A. Z podkręceniem, tylko nie wiem, czy wtedy by mi ten. Karta, płyta główna wytrzymała. Znaczy, a jaką masz? MSI ja mam. Powinna wytrzymać. Powinna dać radę, no. To jest właśnie wada komputera stacjonarnego. Musisz, kurde, pomyśleć pierw o płycie głównej, a potem procesor, jaki do niej dobrać, nie? No, dokładnie. Ej, Lufty, no. Jak ja tutaj to rozwiążę, to wezmę może kultywator. No, ja bym proponował ci pługiem, bo myślę, że po oborniku to pługiem trzeba powinno się jeździć, nie? No właśnie. Raczej. Rozumiem, że ty byś chciał szybciej, no. Ale no to weźmie sobie te piątki i ten pług. No jest piątka przecież pług. No piątkę będziesz miał, to akurat będziesz mógł zaorać. Okej. Okay. A które pole tam... No to ósemkę masz, albo szóstkę. Szóstka lepsza. No tak, bo mniejsza. Ale powiem ci, u nas w okolicy też są tacy asy, którzy nie orzą, tylko kultywują, nie? Od razu. System bezorkowy. U mnie to w okolicy się najczęściej stosuje. No, moim zdaniem to takie... To jest dobry system. No. Tyle, że wymaga większego wkładu w sprzęt i większego nakładu na środki chemiczne. Ale pod względem gleboznawczym to wtedy bardziej ci jałowieje gleba. No, dlatego musisz. Podczas orki. Tylko że. Jałowi się gleba, ale wiesz, wody więcej wchodzi w ziemię, nie? Tak, no ale posłuchaj, jeśli na przykład orzesz i zimy są słabe. Znaczy... No to wtedy jałowi się, no wtedy. No. Dokładnie. Ale wiesz, przyjdzie taka sroga zima, wiesz, metr śniegu czy tam czegoś, no to orka na ostro. Ale to. Wiesz, jak można to ominąć wszystko? O, pełny jestem. Ja mam głęboszem, tak. Głęboszowaniem. Nie tylko. Nie, wystarczy, że przed orką opryskasz sobie pole mocznikiem. No, to już swoją drogą, nie? To działa jak... O, weźmy może tak ciutkę w moją stronę jeszcze. Jeszcze. Tylko? To działa, wiesz, dużo lepiej działa... O, dobra, stój. To działa dużo, dużo lepiej, bo przynajmniej gnije to ci wszystko, no nie? Nawet no, jak masz... No, nabiera to potem... sens, tak to ma być, nie? A potem nie na wiosnę, że dajmy na to ten, agregatujesz, a to wychodzi ci ten. To co sieczkę chciałeś, tak? No, to jest... To jest problem poważny. Najlepsze to są badania gleby. No dokładnie, ale badania gleby powinny się ogólnie w rolnictwie przeprowadzać. Raz na 2 lata przynajmniej. Co najmniej. No w poważnych gospodarstwach. Znam takiego, co wiesz, zrobił badania po 25 latach. No. Też w badaniach wyszło tak jakby miał, wiesz, piasek. Też znam takiego człowieka, który myślał, że ma ropę na polu. I sobie odwierty robił, no nie? Sobie wbił w głowę, że ma ten, ropę na polu. Nie zrobisz, no może miał, no. Nie, no bo mówi, że ora i nagle ropa mu zaczęła tryskać, nie? A wszyscy mówią na pewno. Wodospusty. Przypomina się od razu odcinek z Wilkowyje, Rancho. Ta. Mienie państwowe. Coś czuję, że tych buraków to trochę będzie tu. Ja już tutaj, że tej orki też będzie trochę. No panie, bo już raz to zaoraliśmy wszystko. Ale nie, tutaj to polecę, a teraz będę orał. Panie, co to jest? Lufty, ten, ja mogę coś tam jeszcze innego robić i potem ci najwyżej podjeżdżę, nie? Czy... Znaczy nie wiem, czy mamy tyle ciągników, wiesz, żebyś coś mógł robić, chyba, że tam... 16 stoi, możesz wziąć piątkę pługi i jechać do pomocy do orki. Chociaż nie wiem, czy to już jest sens, bo już akurat koniec odcinka to... No, to w sumie nie. Już akurat możesz tu możesz podjechać od razu tu pode mnie, teraz ci się wysypie. 10 na godzinę jak coś jadę.
5? 10. 15. Oj, ale omijaka strzeliłem. Już cały omijak, będę musiał to cofnąć. Dobra, czekaj. No, to ja już ci cofnę. Kurde. Zaraz jest tak cofnę, że... Nie, dobra, ja podjadę już. Dobra, już. Powinno iść i od razu możesz pojechać wysypać, jak ci się tam chce. Ale to musisz wysypać, tam będziesz miał takie wrota zielone, no nie? I tam będziesz musiał wjechać chyba w środkowe, jeśli... Znaczy, pierwsze od lewej strony będziesz musiał wjechać, bo tam jest ten... buraki są. Dobra, to powinieneś znaleźć tam chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej, że powinieneś znaleźć. No, zbierałem tej kukurydzy 25 ton. No i dobrze. A co, słyszeliście ten żart o babci, która obraziła Jezusa? Nie. Nie. Idzie babcia chodnikiem i nagle się wywróciła. Mówi: Jezus Maryja. Nagle Jezus wychodzi, wstępuje z nieba i do niej: jak ja mam ryja, to ty masz krzywe nogi. Masakra. Dobre. Nie dobre. Ducha. Wysuszył ziemię. Dosłyszyłeś nas. Człowiekowi pić się chce. Kasztelan zimny jest. Znalazłeś tam? Dopiero co dojechałem. A ty ósemkę widzę oraz ten. No. To się nie dziw, że to trochę długie pole. I tak jest, no, na 3 przedzielone. Znalazłem. No to okej. Okay. I tak na 3 jest przedzielone. Tylko nie wiem, czy ci będzie wysypywać, bo będziesz musiał sobie uważać tam kontrolem, no nie? Shiftem. Tam masz, albo wysypujesz przez to do żmijki i to masz, zmieniasz tam pozycję, w którą sobie chcesz wysypywać. Jeżeli jedzie korsetto, to tylko... Tył i przez ten, przez żmijkę. 25. To ja sobie zapiszę. Brechtownie to wyglądają te buraki, nawet że oryginalna maszyna, no nie? A przelatuje przez zbiornik. Magia. Pięknie ten John Deere wygląda z tym kombajnem do buraków. No, 16 Szymona jest już dotarta. Najlepsze, że najpierw buraki kopie zamiast ziemniaków, no nie? Zależy, jakie ma. Ja mam wczesne. No to trochę pomieszałeś strony, no ale dobra. Nie będą późne. No to będą późne. Tyle kopania, tyle żniw, że nie było kiedy wykopać. Dokładnie. Teraz chłopaki się zajmą oraniem, a ja będę ten. Ten sobie wziął ten największy pług. To jest gigant. Ale daje sobie radę, daje. Jeszcze jeździ naokoło. Dobra. W tym wypadku my już, kochani, będziemy kończyć. Ja wam dziękuję serdecznie. Jezus Maria, co on robi? Panie, jak ty orasz? Tak, to się uprawnienia. My już dziękujemy serdecznie. Temu panu. Tak, zaglądajcie. Nie no. Zaglądajcie na kanał do Nikodema, będzie link w opisie. Zostawcie łokieć, łapkę, główkę, czułko, nie wiem co tam jeszcze. Tak to tam się mówi. Tak więc dzięki serdeczne, trzymajcie się, na razie. Nara. No, na razie.